26 marca 2024 roku z taśmy produkcyjnej Volvo zjechał ostatni samochód wyposażony w silnik wysokoprężny. Był to niebieski egzemplarz Volvo XC90 z silnikiem B5, czyli najmocniejszy diesel z miękką hybrydą. Jednak nie trafił on do klienta, lecz bezpośrednio do Muzeum Volvo w Göteborgu. Witam Państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i zapraszam na test i prezentację ostatniego czystego diesla od Volvo. Powiedziałem ostatniego czystego diesla, bo w roku 2020 Volvo przestało produkować właśnie takowe silniki. Oczywiście w kolejnym roku do końca produkcji silników wysokoprężnych były oferowane silniki diesla, natomiast były to już miękkie hybrydy o znaczeniu B5, B4. Prezentowany egzemplarz to właśnie końcówka serii z tymi czystymi dieslami. Ten pojazd został wyprodukowany w roku 2020. Jest to wersja D4 o mocy 190 koni. Samochód przyjechał do nas z Niemiec. Tam miał jednego użytkownika. Jest zupełnie bezwypadkowy i bezszkodowy. A od nowości przejechał zaledwie 130 kilka tysięcy kilometrów. Pierwsze diesle Volvo to koniec lat 70., dokładnie 1979 rok, model 240GL z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,4 litra, silnik sześciocylindrowy w układzie rzędowym. Natomiast nie była to konstrukcja Volvo, była to konstrukcja zapożyczona od Volkswagena. Później lata 80., pamiętamy bardzo popularną w Polsce również sprzedawaną jeszcze w Peweksach serię 300 z silnikiem 1600 diesla. Tym razem był to silnik od Renault. Później była seria 700, znowu z silnikami sześciocylindrowymi od Volkswagena. Później pamiętamy model 850 z silnikiem od Volkswagena Audi 2,5 TDI. Dopiero w 2001 roku Volvo skonstruowało całkowicie od podstaw swojego diesla. Tym razem był to strzał w dziesiątkę i bardzo udany silnik, który przetrwał aż do roku 2017. Oczywiście cały czas był modernizowany i mowa tutaj o silniku, o legendarnym silniku D5 o pojemności 2,4 litra. Produkowany przez 16 lat, wytwarzany w wielu wariantach mocy, cały czas modernizowany, bardzo udany silnik. Silnik porównywany z sześciocylindrowymi jednostkami od BMW. Bardzo żałuję, że tego silnika nie ma już w ofercie Volvo, natomiast dziś są takie czasy. W latach 90. Volvo eksperymentowało nad zastosowaniem biopaliw w swoich samochodach. Były takie samochody seryjnie zasilane właśnie biopaliwami. Były też samochody zasilane gazem ziemnym, ale my dziś skoncentrujemy się na naszym samochodzie, czyli na czystym dieslu D4. Model V60, który zadebiutował w roku 2018, to druga generacja V60, zastępując poprzednią generację, która była wytwarzana jeszcze w zupełnie innych czasach. To był okres współpracy z Fordem i poprzednia generacja modelu V60 zbudowana była na wspólnej płycie podłogowej z Fordem Focusem. Płyta podłogowa tego samochodu to już zupełnie inna platforma o nazwie SPA, na której zbudowano większe modele Volvo jak XC90 i XC60. Nowa generacja Volvo V60 to w końcu większy samochód. Volvo wysłuchało próśb klientów. Ten model Volvo od razu stał się hitem sprzedaży. Wygląda jak milion dolarów, szczególnie w tym pięknym kolorze arktycznej skandynawskiej bieli. Jest to samochód duży, ma prawie 4,80 m długości, ma o 10 cm zwiększony rozstaw osi w stosunku do poprzedniej generacji, ma też dużo większy bagażnik i dużo większe wnętrze. W
końcu ten samochód będzie mógł przewozić w bardzo wygodnych warunkach 4 bądź 5 osób. Ten samochód już był wielokrotnie prezentowany na naszym kanale, tym bardziej jest mi miło zaprezentować tak wyjątkowy egzemplarz, bo za chwilę przekonacie się Państwo, ile tutaj jest ciekawych elementów wyposażenia, jak ten samochód jest wspaniale wykończony. Ja jestem wielkim fanem modelu V60, jest to groźna konkurencja dla samochodów, które często pokazujemy na naszym kanale. Ostatnio był model BMW G21 i pisaliście Państwo w komentarzach, dlaczego nie porównałem właśnie V60 do modelu BMW. No dziś może nie mamy tutaj przed sobą BMW G21, natomiast odniosę się w kilku aspektach też do tego modelu. V60 jest nieco mniejszą kopią większego modelu V90, natomiast dzięki temu, że jest on nieco mniejszy i nieco później został skonstruowany, ten samochód jest niezwykle zgrabny. Przyjrzyjcie się Państwo z boku, jak ten pojazd fantastycznie się prezentuje. Jest to nadwozie kombi, natomiast nie ma postaci takiego typowego karawanu, bardzo zgrabna linia nadwozia i tak jak powiedziałem, szczególnie w tym białym kolorze widać tutaj te wszystkie przetłoczenia, widać tutaj te wszystkie kreski ołówka kreślarskiego tego, kto narysował ten piękny samochód. Pojazd jest dość niski, jest dość długi. Fajnie, że mamy tutaj relingi dachowe z czystego aluminium, które optycznie podnoszą ten samochód. Bardzo zgrabny tył, minimalistyczna boczna linia samochodu. Zobaczcie, tutaj mamy tylko takie delikatne przetłoczenie, które kończy się na przednich drzwiach. Przednie drzwi, przedni błotnik, tylne drzwi są bardzo wygładzone. Tutaj poza tymi przetłoczeniami na nadkolach niczego więcej nie znajdziemy. Samochód nieprzeładowany stylistycznie. Nowa twarz Volvo znana choćby nawet z modelu XC90, na którego wspólnej płycie podłogowej powstał ten samochód, ale mam wrażenie, że w tym modelu została tak dopieszczona stylistycznie. Ten samochód jest naprawdę ładny i zgrabny, a więc mamy tutaj charakterystyczny wlot powietrza z ogromnym logiem Volvo. Podoba mi się to, że we wszystkich nowych modelach Volvo ta przednia atrapa jest taka wklęsła, można powiedzieć trochę nie aerodynamiczna, natomiast to jest taki właśnie symbol wszystkich samochodów Volvo w tych ostatnich latach, bo moim zdaniem to najładniejsza twarz tego samochodu w ostatnich kilkudziesięciu latach. No może poza tymi takimi wczesnymi Volvo z lat 60., 70., one też miały coś w sobie. Bardzo ładne lampy wchodzą tutaj takim wąskim klinem w przedni zderzak, oczywiście lampy wykonane w całości w technologii LED-owej. Są to lampy adaptacyjne, wyposażone w asystenta świateł drogowych. W przedniej szybie mamy kamerę, która steruje oświetleniem i ona pilnuje, aby nie oślepiać jadących z naprzeciwka, a nam zapewnić optymalne oświetlenie. A więc mamy tutaj funkcję nieoślepiającego asystenta świateł drogowych. Mamy też światła przeciwmgłowe wykonane w technologii LED-owej. To wszystko jest w nowej V60. Piękne koła w rozmiarze 19 cali. Bardzo lubię ten rodzaj felg aluminiowych, czyli mamy tutaj bardzo delikatne ramiona wykonane w technologii szlifowanego aluminium. Środek felgi jest pomalowany w kolorze czarnym błyszczącym. Dzięki temu ta felga wygląda nieco lżej niż jest to w rzeczywistości. Volvo V60 jest fantastycznie wykonanym samochodem. Zobaczcie Państwo wykończenie wokół okien. To wszystko jest zrobione z prawdziwych listewek aluminiowych. Zobaczcie jak ten samochód jest zmontowany, jakie wąskie i równe są odległości pomiędzy poszczególnymi panelami. Zobaczcie jak dobrze jakościowo zamykają się drzwi. Mamy tutaj takie charakterystyczne, głośne klapnięcie. Nie ma absolutnie żadnego dźwięku dochodzącego z drzwi. To wszystko jest sztywne, to wszystko jest fantastycznie zmontowane. Znane już z lat 90., czyli tylna lampa poprowadzona aż do linii dachu. Lampy oczywiście wykonane w całości w technologii LED-owej. I w tych nowych modelach Volvo XC60, XC90 te lampy zachodzą też na klapę bagażnika. Z tyłu również minimalizm, bez jakichś fajerwerków stylistycznych, dwie końcówki układu wydechowego i są to faktyczne końcówki układu wydechowego, nie są to jakieś plastikowe atrapy. Przez wiele ostatnich lat symbol Volvo zamontowany na tej charakterystycznej poprzeczce w przedniej atrapie chłodnicy miały też zastosowanie praktyczne, bowiem ta poprzeczka zawsze wskazywała punkt otwarcia pokrywy silnika. Niestety Volvo V60 już tak nie jest. Nie wiem dlaczego Volvo z tego zrezygnowało, ale zobaczcie, gdy poprowadzimy palec
po tej linii powinniśmy otwarcie maski mieć gdzieś w tym miejscu, natomiast znajduje się ono w tym miejscu. Na szczęście nie jest trudno je odnaleźć. Jest tutaj taki żółty haczyk i możemy to natychmiast rozpoznać. Pokrywa silnika wykonana z aluminium jest bardzo lekka. Można ją też otworzyć bardzo wysoko, dzięki czemu mamy doskonały dostęp do obsługi serwisowej naszego Volvo. Trzeba też przyznać, że w tej generacji Volvo uczyniono pewien postęp w wykonaniu tego samochodu. O ile poprzednia generacja V60 była cała wykonana ze stali, natomiast w tym samochodzie kielichy MacPersona, czyli ta część konstrukcyjna nadwozia, są wykonane z aluminium. Dzięki temu ten samochód jest trochę lżejszy, choć i tak jest ciężki, bo waży prawie 1800 kg. Natomiast samochód jest napakowany wyposażeniem, ma ciężki silnik wysokoprężny i prawie 4,80 m długości. Pod maską naszego samochodu diesel D4, czyli dwie turbosprężarki, moc 190 koni, 400 Nm momentu obrotowego, a więc odnosząc się, tak jak pisaliście Państwo w komentarzach, do modelu BMW 320D, takie same parametry, tam też mieliśmy silnik biturbo o takiej samej mocy i takim samym momencie obrotowym. To jest silnik czterocylindrowy. Te silniki zadebiutowały w Volvo pod koniec roku 2013. Silniki pięciocylindrowe były dostępne w Volvo do końca produkcji modelu XC61 generacji, do końca produkcji też bardzo skądinąd udanego i poszukiwanego do dziś na rynku samochodów używanych modelu XC70. Natomiast już w roku 2013, pod koniec tego roku, wprowadzono nową gamę silnikową. Wszystkie oparte były na tej samej platformie, na tym samym bloku. Wszystkie silniki miały 4 cylindry, a więc wszystkie odmiany silnika wysokoprężnego i jednostki benzynowe miały właśnie wspólny blok. Dopiero różnice konstrukcyjne zaczynały się od głowicy w górnej części silnika, były zmiany. Ten silnik cały czas ewoluował, miał kilka wariantów mocy. I ostateczna jego wersja to D4 190 koni. Silnik napędzany paskiem rozrządu. Początkowo ten pasek producenci zalecali, aby wymieniać po 240 tysiącach bądź po 10 latach. Później, mniej więcej w połowie cyklu produkcyjnego tego silnika, skrócono te interwały paska do 150 tysięcy, a więc ten nasz egzemplarz ma 133 tysiące kilometrów przebiegu i mniej więcej przy 150-160 tysiącach, czyli przy następnej wizycie w serwisie, trzeba będzie również wymienić pasek rozrządu. Nowa V60 zazwyczaj była sprzedawana i kupowana ze skrzyniami automatycznymi firmy Aisin o 8 przełożeniach. O ile ten silnik był też dostępny w pierwszej generacji V60, na przykład w roku 2017. Tam też już ta skrzynia występowała, ale były też odmiany z Aisinem sześciostopniowym. Natomiast w nowej generacji V60 tylko 8-biegowy automat. Jest to skrzynia typu hydraulicznego, bardzo udana skrzynia biegów, dostępna w wielu samochodach. Wszystkie modele Peugeota, Citroena z dieslami właśnie mają tą skrzynię biegów. Wszystkie modele Volvo, wszystkie modele przednio-napędowe od BMW też mają tą skrzynię biegów, ale nie tylko te samochody, które wymieniłem. I Opel Insignia ma też tą skrzynię biegów i wiele, wiele innych marek również kupuje tą bardzo udaną skrzynię biegów od japońskiego producenta. Jak serwisować ten samochód? Jak serwisować skrzynię biegów? 133 tysiące kilometrów to myślę, że dobry moment, żeby wymienić olej przekładni automatycznej. Olej wymieniamy tutaj grawitacyjnie, my przynajmniej taką zasadę stosujemy. Wymiana oleju w tej skrzyni to koszt około 1000-1200 zł, a więc bardzo rozsądne pieniądze i przy takim małym przebiegu warto w to zainwestować. To spowoduje, że ta skrzynia będzie działać długo i bezawaryjnie, ale jak głoszą legendy, 300 tysięcy ta skrzynia przejeżdża bez wymiany oleju i służy dobrze, nie ulega absolutnie żadnym awariom. Pasek rozrządu, tak jak wspomniałem, przy około 150-160 tysiącach. Serwisy olejowe w tym silniku według producenta co 30 tysięcy kilometrów. Ja oczywiście rekomenduję skrócenie tych interwałów olejowych. 15 tysięcy lub co roku to jest takie absolutne minimum, którego należy przestrzegać. Dzięki temu ten silnik będzie służył długo i bezawaryjnie. Natomiast silniki, trzeba przyznać, są bardzo udane, bardzo
chwalone przez użytkowników, mają bardzo dobrą dynamikę jazdy, charakteryzują się niskim hałasem i są też bardzo oszczędne. Spalanie na poziomie 5-6 litrów nie jest tutaj żadnym wyczynem, wystarczy jeździć z rozsądnymi prędkościami i ten samochód będzie tak spalać. Warto zwrócić też uwagę na wymianę paska wielorowkowego, to było już też znane z poprzednich generacji silników, w silnikach D5 też trzeba było na to zwracać uwagę, tam producent nawet zalecał jego wymianę co 60 tysięcy kilometrów, bo bardzo często zdarzało się, że te paski zrywały się i tak nieszczęśliwie się zrywały, że wkręcały się w obudowę rozrządu, uszkadzając pasek i uszkadzając cały silnik, a więc teraz przy wymianie paska rozrządu warto też wymienić pasek wielorowkowy. Silniki te są pozbawione jakichś istotnych wad. Wcześniej, we wcześniejszych rocznikach zdarzały się wycieki spod pokrywy zaworów, które kończyły się wymianą samej pokrywy, która była wykonana z tworzywa sztucznego. Odkształcała się po prostu i sama wymiana uszczelki nic nie zmieniała. Trzeba było wymieniać całą pokrywę. O tyle w tych nowych generacjach V60 ja jeszcze się z tym nie spotkałem. Sprzedaliśmy tych samochodów i cały czas sprzedajemy bardzo dużo. Mieliśmy przeróżne przebiegi, nawet chyba 270 tysięcy. Taki egzemplarz też się w naszej ofercie znalazł kiedyś i sprzedał oczywiście. I z wyciekami oleju tutaj nigdy się nie spotkaliśmy. Pokażmy, Daniel, jak ten silnik wygląda po 130 tysiącach kilometrów przebiegu. Moim zdaniem wygląda tak, jakby opuścił niedawno fabrykę. Pokażmy tutaj, Daniel, na skrzynię biegów. To wszystko jest tak czyste i suche. Oczywiście tego nie myliśmy, tak jak w nowym samochodzie. Dość często i regularnie dochodzi do uszkodzenia akumulatora pomocniczego 12-woltowego. Umieszczony jest on w przednim nadkolu. I ten akumulator odmawia posłuszeństwa. Jeżeli macie Państwo na pulpicie komunikat, że jest usterka systemu start-stop, że układ czujników parkowania nie działa prawidłowo, to w 99% spowodowane jest to uszkodzeniem tego akumulatora pomocniczego. Na szczęście nie jest to zbyt droga usterka. Jest sporo zamienników tych akumulatorów. Kosztują one w granicach 250 zł plus wymiana, a więc cała operacja zamyka się w około 400 zł, ale zdarza się to bardzo często i warto na to zwrócić uwagę. Posłuchajcie proszę, jak pracuje silnik diesla od Volvo. Trzeba przyznać, że jego kultura pracy jest bardzo wysoka. Oczywiście nie da się pomylić dźwięku tego silnika z silnikiem na przykład benzynowym. Słychać tutaj tego charakterystycznego bociana, ale jest on bardzo przyjemny dla ucha. Warto dodać, że samochodem Volvo V60 możemy pojechać z maksymalną prędkością około 220 km na godzinę, a ten silnik i ta skrzynia biegów zapewnia rozpędzanie od 0 do 100 w 7,5 sekundy, a więc są to bardzo dobre wartości. Kinetic, Momentum i Inscription. Od wielu lat Volvo tak samo nazywa swoje poziomy wyposażenia. Oczywiście każdy z nich możemy dowolnie konfigurować i pod tym względem Volvo dogoniło już, mam wrażenie, markę BMW. Bardzo trudno znaleźć albo spotkać na ulicy drugie podobne Volvo. Mamy mnóstwo możliwości konfiguracji kolorystycznych, zestawienia tapicerek, materiałów wykończeniowych i niekończącą się liczbę opcji dodatkowego wyposażenia. Ten samochód to odmiana Momentum Pro. Jak zobaczycie Państwo, przekonacie się w dzisiejszym materiale, jest tutaj mnóstwo ciekawego wyposażenia. Bardzo lubię coś, co pojawiło się w tych nowych modelach Volvo, czyli takie dwukolorowe kluczyki. W tym samochodzie też one są. I mamy jeszcze coś takiego. Kluczyk sportowy Volvo. Zobaczcie, to jest taki malutki breloczek, który możemy używać zamiast tych kluczy. A więc to zostawiamy w domu, a używamy tylko tego breloczka. Jest on wodoodporny, jest odporny też na uszkodzenia, a więc można w nim pływać, można w nim pracować i ten kluczyk nie ulegnie zniszczeniu. Jak mamy taki kluczyk, to zapewne mamy też komfortowy, bezkluczykowy dostęp i w Volvo taka opcja jest dostępna w tym egzemplarzu, a więc wystarczy dotknąć klamkę, samochód się zamyka, składają się wówczas lusterka. Gdy chcemy wejść do pojazdu, wystarczy pociągnąć za klamkę, samochód jest otwarty. Mamy tutaj też podświetlenie ambientowe, a więc klamki od spodu wyświetlają obraz na drodze, tak żeby nie wejść w kałuże.
po zmroku mamy też szereg diod oświetlających wnętrze. Jak mamy komfortowy, bezkluczykowy dostęp i mamy elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, bo w tym samochodzie jest ona dostępna, to możemy otwierać ją też gestem nogi. Podobnie jak w samochodach BMW, bo już tak nawiązuję do tej G21, o którą Państwo prosiliście, wykonujemy taki gest kopnięcia pod zderzakiem, mniej więcej po lewej stronie, nie w połowie tak jak w BMW, tylko po lewej stronie, i pokrywa bagażnika bezszelestnie unosi się do góry. Bagażnik w stosunku do pierwszej generacji V60 urósł aż o 100 litrów i teraz wynosi jego pojemność 530 litrów, a więc jest to już naprawdę duży kufer i w końcu w tym samochodzie będzie można pojechać wygodnie na dłuższy urlop. Zmieszczą się tutaj 4 osoby we wnętrzu, albo nawet 5, jeżeli się postaramy i zabierzemy tutaj ze sobą wszystkie bagaże. Zobaczcie, jak wykończona jest przestrzeń bagażnika. To jest gruby welur, tak, to jest gruby welur taki jak na podłodze całego samochodu. To jest nieco inna wykładzina, ale zobaczcie, jak to jest wszystko fantastycznie zestawione kolorystycznie i wykonane. Nie ma tutaj żadnych twardych plastików, nawet tutaj ten próg załadunkowy jest wykończony prawdziwą blaszką aluminiową. Roleta bagażnika jest zasuwana ręcznie, niestety nie ma tutaj elektrycznego mechanizmu, ale w BMW trójce też tak to było skonstruowane i możemy ją też, podobnie jak w BMW, odchylać do góry. Ale można też ją całkowicie złożyć i wtedy ona chowa się tutaj. Pod podłogą bagażnika mamy jeszcze dodatkowe miejsce na koło zapasowe. Akurat w tym samochodzie wyjątkowo mamy koło dojazdowe. Zazwyczaj są tutaj zestawy naprawcze. To jest coś, co mamy w Volvo od wielu, wielu lat, czyli taki pomysłowy haczyk przymocowany na zaczepie rzepowym do pokrywy bagażnika od spodu. A więc jeżeli chcemy dostać się do koła zapasowego, wystarczy użyć tego haczyka i mamy tutaj bardzo wygodny dostęp. A jeżeli już nie chcemy tego używać, to sobie to zamykamy. Tutaj jest gniazdko 12-woltowe, wygodne haczyki do powieszenia jakichś torebek z zakupami, fajne oświetlenie LED-owe, tu jest jedna lampka, z drugiej strony druga, w klapie od wewnątrz nie, tutaj nie ma oświetlenia. Jest tutaj kolejna ciekawa rzecz, która może być dla Państwa przydatna, szczególnie teraz w sezonie letnim, gdy jedziemy na urlop, możemy zabrać ze sobą swój ulubiony bądź kilka ulubionych rowerów za sprawą haka holowniczego, który w tym samochodzie jest dostępny. Hak rozkładany półelektrycznie, czyli on w tej chwili już został zwolniony, wystarczy jednym palcem pociągnąć hak do góry i jest on rozłożony. Żeby to złożyć, wciskamy przycisk jeszcze raz, hak zostaje zwolniony i znowu wykonujemy odwrotny ruch palcem, hak zostaje schowany pod zderzakiem. Pokrywa bagażnika zamykana za pomocą dwóch przycisków, jeden służy do zamykania samej klapy, drugi służy do zamykania całego samochodu, ale możemy też uczynić to za pomocą wygodnego gestu nogą pod zderzakiem. Po co dotykać, po co brudzić ręce? Mało kto potrafi tak fantastycznie zestawić kolorystycznie swoje samochody jak Volvo. Arktyczna, skandynawska biel nadwozia i zobaczcie Państwo do wnętrza. Piękne wykończenie drzwi w kolorze ostrygowym, do tego te fantastyczne fotele ze szkocką kratą, tak chciałoby się powiedzieć. Bardzo lubię ten wzór tapicerki i powiem szczerze, że polowałem od dawna na Volvo właśnie z taką tapicerką. Mieliśmy już w swojej ofercie kilka sztuk, natomiast nie zdążyliśmy ich Państwu pokazać, bo po prostu tak szybko się sprzedały. Volvo V60 to samochód zupełnie inaczej wykonany. Tutaj postęp w stosunku do pierwszej generacji V60, powiedzmy, że jest milowy. Ten samochód jest naprawdę genialnie wykonany. Zobaczcie na tworzywa na drzwiach przednich. Tutaj to jest segment BMW Audi, czyli samochody premium. Miękkie plastiki, to jest mięciutkie. Tutaj mamy wstawkę z materiału, to jest wykonane z ekologicznej skóry. Minimalistyczny panel do obsługi szyb i lusterek. I warto też dodać, że lusterka w tym samochodzie są, oprócz tego, że składają się automatycznie, mają też monitorowanie martwego pola i przyciemniają się też automatycznie. Gdy ktoś oślepi nas światłami drogowymi jadąc z tyłu, to lusterko zewnętrzne lewe, tak, lusterko po stronie prawej też przyciemnia się automatycznie, a więc trzy lusterka fotochromatyczne.
Jest to fotel standardowy, czyli nie jest to fotel sportowy, bo były też tutaj dostępne takie fotele z wysuwaną tą częścią pod udami, natomiast siedzi się na nich bardzo wygodnie. Ten fotel jest częściowo regulowany elektrycznie, czyli góra, dół i podparcie lędźwiowe jest regulowane silniczkiem elektrycznym. Możemy regulować wysokość przedniej części siedziska za pomocą dźwigni po prawej stronie fotela i oczywiście możemy też regulować kąt pochylenia oparcia. Tutaj jest wygodne pokrętełko na styku oparcia z siedziskiem. Bardzo ładna kierownica Volvo. Podobną kierownicę mamy we wszystkich modelach, prawie wszystkich modelach, czyli XC90, XC60, XC90 też ma taką kierownicę, chyba w XC40 jest nieco inna, poduszka ma nieco inny kształt. Bardzo lubię to, że jest ona wykonana z dwóch kolorów skóry, czyli mamy kolor ostrygowy i kolor czarny. No jeszcze nie powiedziałem o tym, w tym samochodzie znalazło się też lepsze nagłośnienie. Mamy tutaj nagłośnienie firmy Harman Kardon, a więc mnóstwo głośników, jest głośnik basowy w bagażniku i jakość tego dźwięku jest jak najwyższym poziomie. Było też tutaj jeszcze dostępne nagłośnienie wyższe, nagłośnienie Bauer Wilkins, tak. Taki rodzaj nagłośnienia też tutaj mogliśmy dokupić. W XC90 było to dość powszechne, natomiast w V60 czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Deska rozdzielcza bardzo podobna do innych modeli Volvo, natomiast tutaj znowu powiedziałbym, że osiągnęła ona taki szczytowy poziom funkcjonalności i designu. W XC90 zaczęto tą nową architekturę również wnętrza. Tutaj jest to dopracowane do perfekcji. Bardzo dobrze to wszystko jest zmontowane, miękkie tworzywa, tutaj nic nie trzeszczy, nic nie odstaje. Wszystkie te listwy dekoracyjne są wykonane z prawdziwego aluminium, ale możemy to mieć też zrobione z drewna, możemy mieć to zrobione z różnego rodzaju materiałów. Zwróćcie proszę uwagę na takie detale, jak wylot powietrza z systemu klimatyzacji. Tutaj takie pokrętło do otwierania i zamykania powietrza, to wszystko ma taki delikatny, zaprojektowany opór, tutaj nic nie jest przypadkowe. Pokrętło do regulacji podświetlenia deski rozdzielczej, a to jest przycisk do otwierania pokrywy bagażnika. Kierownica z obsługą wielofunkcyjną, tutaj mamy zgrupowane dwa rodzaje przycisków. Prawa strona to obsługa komputera pokładowego i menu samochodu, lewa strona to obsługa tempomatu. No i zobaczmy teraz, jak jest z tyłu. Tutaj, tak jak widzieliście Państwo, było mi bardzo wygodnie. Mamy 1,80 m wzrostu i te 10 cm większy rozstaw osi, który mamy w tym samochodzie w stosunku do V60, zostało głównie spożytkowane właśnie na tą większą przestrzeń na tylnej kanapie oraz większy bagażnik. W tym samochodzie w końcu jest wygodnie z tyłu, jest naprawdę mnóstwo miejsca. Widzieliście Państwo też dużo większy bagażnik, 100 litrów to naprawdę fantastyczny wynik i z tyłu jest tego miejsca bardzo dużo. Zobaczcie, jak tutaj wygodnie się wsiada i to jest poziom BMW serii 5, tutaj jest niewiele mniej miejsca niż na przykład w większym modelu V90, naprawdę mnóstwo przestrzeni, a taka ciekawostka, ten model V60 jest o 5 cm węższy od poprzedniej generacji, natomiast ten samochód wydaje się dużo większy i jest też dużo większy. Zobaczcie, moje stopy mieszczą się wygodnie pod siedziskiem kierowcy, na kolana jest bardzo dużo przestrzeni, nad głową też mam około 20 cm luzu. W tym samochodzie mamy kolejny dodatek, czyli szklany dach panoramiczny, rozpościera się on przez całą długość dachu, podzielony jest na dwie tafle szkła, pierwsza z nich to taki swoisty szyber dach, który możemy otwierać, to jest część stała i dzięki temu ten samochód jest wyższy w środku, no bo ten dach zajmuje mniej przestrzeni niż pod sufitka i dzięki temu mamy wrażenie większej przestrzeni w samochodzie, wygląda to bardzo dobrze. Tutaj mamy nawiewy dla pasażerów tylnej kanapy, tutaj też to wszystko jest wykonane bardzo ładnie, to jest obłożone materiałem, to nie jest tworzywo, oczywiście pod spodem jest plastik, ale jest to tapicerowane takim materiałem, z którego zrobiona jest też podsufitka w tym samochodzie. Tutaj wygodna siateczka do przechowywania jakichś drobiazgów,
to jest wykonane z takiego gładkiego tworzywa, natomiast nie jest to twardy, tani plastik. Będzie to bardzo praktyczne podczas utrzymania czystości w samochodzie, gdy będziecie Państwo przewozić tutaj swoje pociechy, gdy będą one dotykać nogami do oparcia przedniego siedziska, będzie to można łatwo wysprzątać. Tylne drzwi wykonane z takich samych materiałów jak drzwi przednie. Zobaczcie, jaka solidna klamka do otwierania drzwi. Ona jest wykonana z tworzywa, natomiast jest to w kolorze aluminium i naprawdę jest za co chwycić. To jest wygoda, to jest też bezpieczeństwo. W czasie wypadku, gdy nadwozie ulega odkształceniu, taka solidna klamka potrafi uratować życie. A więc to jest miękkie. Tutaj przycisk do otwierania szyby i tutaj ta, chciałbym powiedzieć, szkocka krata w tym samochodzie. To też jest mięciutkie, czyli całe drzwi są zrobione z miękkiego tworzywa. Nawet kieszenie boczne w drzwiach są tapicerowane. Tutaj od spodu jest materiał, a więc jeżeli wrzucimy tu jakieś drobne przedmioty, nie będzie to na pewno hałasować na nierównościach. Gruby welur, taki sam jak w bagażniku. I cała podłoga jest właśnie w ten sposób wykonana. Fantastycznie jest to zmontowane. To jest materiał bardzo dobrej jakości. Bardzo dobrze się go sprząta. Nie trzyma się tego brud. W tym samochodzie jest coś, co było w ogóle niedostępne w poprzedniej generacji V60 i jest też często niedostępne w samochodach o wiele droższych, czyli jest tutaj czterostrefowa klimatyzacja. Zobaczcie, mamy tutaj dotykowy panel dla pasażerów tylnej kanapy i możemy sobie regulować temperaturę po lewej i po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej z tyłu. Mamy też podgrzewane tylne fotele. Zobaczcie, jest tutaj panel z dotykowymi przyciskami, a więc te zewnętrzne miejsca na tylnej kanapie są podgrzewane. Zewnętrzne miejsca tylnej kanapy są też wyposażone w wygodne zapięcia fotelików typu Isofix, a więc możemy tutaj bezpiecznie przewozić dzieciaki. Jak wiemy, Volvo zawsze stawiało na bezpieczeństwo i ono też pierwsze opatentowało właśnie foteliki dla dzieci. Mamy tutaj wygodny podłokietnik z uchwytami na napoje i mamy też otwór załadunkowy do bagażnika, więc tą część możemy otwierać i przewozić jakieś długie przedmioty. Fotele są indywidualnie składane, a więc można rozłożyć sobie 1/3 bądź 2/3 fotela. I do tego mamy też elektrycznie składane zagłówki. Albo z tej pozycji, albo z pozycji kierowcy możemy złożyć sobie te zagłówki, aby nie przeszkadzały nam podczas jazdy, podczas cofania, jeżeli z tyłu nie przewozimy pasażerów. Bardzo wygodnie, naprawdę. Zobaczcie, jak tutaj się fantastycznie przebywa. Od razu można tym samochodem pojechać w daleką podróż. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności zdjęcia tej folii ochronnej Volvo. Ktoś od nowości tego nie zdjął w naszym samochodzie. Zobaczcie, pod spodem mamy nienaruszoną listwę dekoracyjną na wejściu do samochodu, wykonaną z aluminium z napisem Volvo. To było nie zdjęte jeszcze od nowości. Samochód w ogóle zachowany jest w stanie idealnym. Wygląda tak, jakby niedawno opuścił salon sprzedaży. I zobaczmy jeszcze, jak siedzi się tutaj na miejscu pasażera. Przestrzeni naprawdę sporo i widzieliście Państwo, jak ja siedziałem z tyłu wygodnie. Z przodu dosłownie mogę wyprostować kolana. Tam można głęboko schować swoje stopy pod deską rozdzielczą i można jechać tutaj z wyprostowanymi kolanami. Jest tutaj też sporo przestrzeni przed oczami kierowcy i pasażera. Do przedniej szyby tego miejsca jest, mam wrażenie, że dużo więcej niż w generacji BMW G21. Zobaczcie, proszę, ta listwa dekoracyjna ciągnie się przez całą szerokość deski. Jest to bardzo ładnie wkomponowane i bardzo solidnie zamontowane. Naprawdę można to naciskać, można tutaj próbować to przesunąć. Nic tutaj nie odzywa się, nie ma absolutnie żadnych podejrzanych odgłosów. Schowek na drobiazgi wyłożone miękkim pluszem Harman Kardon. Tutaj mamy głośnik centralny w desce rozdzielczej i też jest tutaj napis informujący nas o tym, co w tym samochodzie zamontowano. Pakiet zimowy, bowiem mamy podgrzewane fotele z przodu, mamy też podgrzewaną kierownicę. Uruchamiamy to tutaj tym panelem dotykowym. W ogóle trzeba przyznać, że ten wyświetlacz dotykowy Volvo działa wyjątkowo dobrze. Jest niesamowicie responsywny. Sam wyświetlacz wykonany z takiego rodzaju materiału, że nie pozostawia odcisków palców, które mi osobiście bardzo przeszkadzają w niektórych samochodach.
Ponoć ten wyświetlacz, oprócz tego, że reaguje na dotyk, ma też czujniki zamontowane tutaj w ramce dookoła, które rozpoznają gest ręki, stąd też taka responsywność i dobre działanie tego elementu. Zobaczcie, wejdziemy sobie w ustawienia klimatyzacji. Mamy też podgrzewaną elektrycznie przednią szybę. To jest wynalazek, który pozostał Volvo jeszcze z czasów współpracy z Fordem. Szczątkowe przyciski fizyczne, za pomocą których możemy włączyć sobie ogrzewanie przedniej szyby, możemy włączyć ogrzewanie tylnej szyby. To jest pokrętło do regulacji głośności i strzałeczki do przeszukiwania stacji radiowych. Jest też fizyczny przycisk do regulacji, zmniejszymy trochę obroty wentylatora, fizyczny przycisk do włączania świateł awaryjnych. Jest też przełącznik właściwości jezdnych, to jest to pokrętełko w konsoli centralnej. Gdy wciśniemy to pokrętełko, możemy wybrać sobie program jazdy dynamiczny, komfortowy i oszczędny. Nie ma tutaj adaptacyjnego zawieszenia, więc zmieniamy tylko ustawienia, zaprogramowane ustawienia silnika, skrzyni biegów i układu kierowniczego. Wymaga pewnego przyzwyczajenia otwieranie samochodu za pomocą przycisków umieszczonych na krawędzi klucza. Powiem szczerze, że nie jest to zbyt wygodne i wielu użytkowników skarży się, że nie jest to mało czytelne, że trzeba używać tutaj siły, żeby wciskać ten kluczyk. Na szczęście w naszym samochodzie jest dostęp w ogóle bez kluczyków, a więc możemy tak naprawdę używać tego kluczyka sportowego i z tym absolutnie nie ma problemu. Funkcja Auto Hold też jest i jest ona zapamiętana, więc wystarczy użyć ją raz i za każdym razem, gdy uruchomimy silnik, będzie to zapamiętane. Bardzo wygodna, zasuwana roletka. Zobaczcie, jak to jest ładnie zrobione. Ona jest taka, powiedzmy, podgumowana, więc można tutaj położyć telefon, smartfon, jakieś przedmioty, które niekoniecznie chcemy, żeby przesuwały się w czasie jazdy samochodem. Sam ekran multimediów składa się jakby z czterech części. To jest taki ekran startowy i zawsze tym przyciskiem wracamy do tego ustawienia pierwotnego. Tutaj mamy dwa dodatkowe ekrany, tak sobie wyobraźmy, i na górze też mamy dodatkowy ekran. Przesuwając ręką w prawo, dostajemy się do ustawień multimediów. Mamy tutaj tuner cyfrowy DAB. Mamy też tutaj funkcję Android Auto i Apple CarPlay, a więc można sobie udostępnić zawartość naszego telefonu na ekranie tego radia. Do następnego przeglądu. W tym samochodzie pozostało 17 656 km. Przesuwając ekran w drugą stronę, mamy dostęp do obsługi systemów wsparcia kierowcy, które w tym samochodzie są dostępne. A więc mamy system utrzymania na pasie ruchu, mamy monitorowanie martwego pola, mamy system Cross Traffic Alert, więc samochód monitoruje wyjazd z miejsca parkingowego i ostrzega nas o tym, że mogą tam zbliżać się jakieś pojazdy albo mogą zbliżać się jakieś obiekty, na przykład kot, pies, coś małego, coś, czego normalnie byśmy nie dostrzegli. Mamy też tutaj składanie zagłówków z pozycji panelu kierowcy i mamy coś, o czym zapomniałem, czego nie pokazałem na zewnątrz, kamerę 360 stopni. Zobaczcie, w tej chwili mamy widok z kamery tylnej. Mamy też widok kamery 360 stopni. Jedna z kamer umieszczona jest w przedniej atrapie, dwie kolejne kamery umieszczone są w lusterkach i możemy przełączać je za pomocą właśnie tych ikonek. Możemy też zobaczyć widok z kamery przedniej. Ona jest umieszczona pod znaczkiem Volvo. To jest element systemu kamer 360 stopni, a dwie dodatkowe kamery są umieszczone w obudowie lusterka. O, tutaj. Tutaj działają, a więc one z jednej strony ułatwiają parkowanie i te kamery też pomagają działaniu systemu BLIS, który monitoruje przestrzeń z boku samochodu, monitoruje martwe pole. Tempomat typu adaptacyjnego z funkcją Pilot Assist, ale możemy też wyłączyć tą funkcję i używać tempomatu w sposób klasyczny, czyli bez utrzymywania automatycznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Mamy też tutaj rozwinięcie systemu City Safe, które było dostępne jeszcze w poprzedniej generacji V60. Jest to system zapobiegania kolizjom przy małych prędkościach, natomiast tutaj mamy jeszcze system zapobiegania kolizjom przy większych prędkościach. Jest to rozbudowanie tamtego systemu, a więc samochód naprawdę wyposażony bardzo obficie. Tutaj mamy kolejny, czwarty ekran, żeby do niego się dostać. Tu jest taki przycisk. I mamy dwie zakładki. Jedna zakładka to instrukcja obsługi,
możemy z niej skorzystać. Tutaj mamy omówione wszystko w formie graficznej, w formie jakichś rysunków, w formie tekstowej, wszystkie zagadnienia dotyczące naszego samochodu, a tutaj są ustawienia, wszelkie ustawienia, jakie chcemy w tym samochodzie zmienić, a więc ustawienia samochodu, ustawienia wyświetlacza. Ja chciałbym zmienić na kompozycję minimalistyczną, zobaczcie, jak to wtedy będzie wyglądać. To jest ta charakterystyczna czcionka Volvo, znana jeszcze z lat 60., 70. Tym ptaszkiem odznaczyć, aby po każdym zgaszeniu silnika hamulec postojowy był włączony, był zaciągnięty. Wycieraczka przedniej szyby z pamięcią czujnika deszczu i wycieraczka tylnej szyby włącza się automatycznie, gdy spadnie deszcz i przednie wycieraczki są uruchomione. W ustawieniach klimatyzacji mamy tyle opcji, a więc możemy sobie zaprogramować, aby zimą, aby jesienią, kiedy temperatura spadnie poniżej 3 stopni, włączyło się automatyczne ogrzewanie fotela, kierownicy bądź przedniej szyby. Dodatkowe ogrzewanie, co to jest? Dodatkowe ogrzewanie. Jest coś takiego, tu jest szybka i bardzo komfortowa klimatyzacja. To wszystko możemy sobie skonfigurować w ustawieniach klimatyzacji. Tak jak dziś, w taki piękny, letni, słoneczny dzień, gdy otworzymy ten panoramiczny dach, gdy uchylimy sobie nieco szyber dach, atmosfera panująca we wnętrzu Volvo V60 jest doskonała. Jest bardzo dużo światła, wnętrze jest jasne, jest przestronne, dzięki też tym jasnym kolorom wydaje nam się, że siedzimy w jakimś bardzo eleganckim, dużym samochodzie. W istocie V60 jest eleganckim, dużym samochodem, natomiast właśnie ta kolorystyka tapicerki i ten panoramiczny dach potęgują jeszcze te wrażenie. Przy 90 km na godzinę na 8 biegu mamy 1300 obrotów, a więc będzie cicho, jest cicho i będzie też ekonomicznie. Średnie zużycie paliwa tutaj na komputerze pokładowym poprzedniego użytkownika pokazuje 6,9 litra. Tak jak mówiłem Państwu wcześniej, można tym samochodem zejść spokojnie poniżej poziomu 6 litrów, można też spalić 7,8. Wszystko w zależności od prędkości, z jaką będziemy poruszać się naszym Volvem. Na razie nie ma tutaj warunków do wyprzedzania, więc wypróbujmy, jak działa funkcja Pilot Assist. W tym celu używam tego przycisku na kierownicy po lewej stronie, a więc włączamy adaptacyjny tempomat. I tymi strzałeczkami po lewej i po prawej stronie zmieniamy ustawienia tempomatu, czy ma on działać w trybie adaptacyjnym i czy korzystamy z funkcji Pilot Assist. A więc wybrałem sobie prędkość, ustawiłem ją na 90 km na godzinę i zobaczcie, samochód jedzie sam. Sam będzie utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu, sam utrzymuje prędkość i samochód też jedzie sam po zakrętach. Jest to taka swoistego rodzaju półautonomiczna jazda, zobaczcie, nawet w zakręcie ten samochód jedzie sam, sam skręca, sam wykonuje ruchy kierownicą. Oczywiście co jakiś czas tą kierownicę trzeba dotykać. To nie jest system, który umożliwia w pełni autonomiczną jazdę, natomiast jest to system, który działa naprawdę dobrze. On zwiększa bezpieczeństwo, zwiększa też komfort podróżowania na autostradzie. No bo jeżeli jedziemy setki kilometrów po autostradzie, możemy czuć po pewnym czasie znudzenie, nawet już nie mówię o znużeniu, ja przynajmniej, gdy jeżdżę swoim samochodem, coś takiego odczuwam, po prostu nudzę się za kierownicą i taki system wsparcia kierowcy jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a szczególnie w przypadku Volvo naprawdę można mu zaufać, bo działa to perfekcyjnie. Mamy też, tak jak wspomniałem wcześniej, monitorowanie martwego pola w lusterkach, a więc gdy jedziemy na autostradzie, samochód też ostrzega nas o tym, że mamy kogoś w martwej strefie i nie powinniśmy wtedy wykonywać manewru wyprzedzania. Jest też system wyświetlania znaków ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania. Ten system wyświetla też przewidywane znaki, które będą dostępne za chwilę, więc przewiduje, że zaraz będzie ograniczenie prędkości albo że zaraz ten limit prędkości będzie zwiększony. Wszystkie te systemy wsparcia jazdy można konfigurować, można regulować ich czułość po to, żeby nam to nie przeszkadzało, po to, żebyśmy z tego korzystali, a nie wyłączali to, bo nas to drażni, bo szarpie kierownicą, bo wykonuje jakieś dziwne ruchy za nas. 100 km na godzinę, 8 bieg, 1500 obrotów. W kabinie praktycznie absolutna cisza.
silnika nie słychać wcale. To, co słyszę, to minimalny szum opływającego karoserię powietrza. Przyspieszyliśmy do 110, praktycznie nie odczułem żadnej różnicy i włączmy sobie jeszcze raz aktywny tempomat. I zobaczcie Państwo, przed nami ciężarówka, więc ja zdejmuję nogę z hamulca. Mamy też wyświetlony, pokażmy tu Daniel, znak zakazu wyprzedzania i ograniczenia prędkości, a więc wszystko odbywa się w sposób automatyczny. Zobaczcie, samochód pokonuje samodzielnie zakręt. Za chwilę będzie odwołanie zakazu wyprzedzania, więc będę mógł Państwu zaprezentować, jak ten samochód przyspiesza. 190 koni mocy, 400 Nm momentu obrotowego. Masa tego samochodu w podstawie to 1710 kg, a więc nie jest to lekkie auto, ale te parametry są zupełnie wystarczające do sprawnego poruszania się tym samochodem. Jazda autostradowa z prędkościami dopuszczalnymi w Polsce albo z prędkościami niemieckimi absolutnie nie przysparza żadnego problemu. Można tym samochodem długotrwale jechać z prędkością 160-180. Zobaczcie, jak ten samochód wyprzedza. Teraz wcisnąłem głęboko pedał gazu, a więc nastąpiła redukcja i już jedziemy 150 i trzeba hamować, bo jest za szybko. Bardzo szybko osiągnęliśmy tą prędkość. I mam wrażenie, że poziom hałasu w tym samochodzie niewiele się zmienił. Pomiędzy prędkością 100, 110 a 140 praktycznie ten poziom hałasu jest na podobnym poziomie. Bardzo dobrze ten samochód jest wyciszony. Tutaj jadąc przez te nierówności mam wrażenie, że ich w ogóle nie ma. Natomiast to nie jest tak, że ten samochód jest miękki, że on się przechyla w zakrętach. Nic bardziej mylnego. To jest sprężyste zawieszenie. Samochód jest mięsisty, fantastycznie skręca, bardzo dobrze hamuje. I na takich nierównych drogach też zachowuje się w sposób bardzo kulturalny. Volvo tutaj osiągnęło mistrzostwo świata w zestrojeniu zawieszenia. Naprawdę zrobione jest to w sposób perfekcyjny. Wjeżdżając na drogę gładko, praktycznie nie poczułem żadnej różnicy na układzie kierowniczym. Sam układ wspomagania kierownicy też działa w sposób progresywny. Gdy jedziemy szybciej, to wspomaganie działa w mniejszym stopniu. Gdy jedziemy wolniej, na przykład w mieście, manewrując na parkingu, wówczas wspomaganie kierownicy działa bardziej, tak żeby było łatwo manewrować. 100 km na godzinę, jazda po drodze leśnej, przed nami ostry zakręt. Bardzo dobrze ten samochód trzyma się w zakrętach za sprawą z jednej strony doskonałego zawieszenia, a z drugiej strony za sprawą tych 19-calowych obręczy. Do tego mamy niskoprofilowe opony, a więc pokonywanie zakrętów to dziecinna igraszka. Samochód zachowuje się w sposób niesamowicie neutralny, a więc 7,5 sekundy do setki, no to sprawdźmy, przetestujmy na żywo, jak to będzie w rzeczywistości. A więc gaz w podłogę. Kontrola trakcji cały czas działa i na drugim, na trzecim biegu musiała powstrzymywać poślizg kół i już mamy setkę. Oczywiście nie mam tutaj żadnego stopera, nie mam żadnego przyrządu, ale rzeczywiście ten samochód pierwszą setkę osiąga w oka mgnieniu. Chciałbym też powiedzieć o układzie kierowniczym, że jest ono zrobione trochę na wzór BMW, a więc samochód dostarcza mnóstwo przyjemności z prowadzenia. Z jednej strony układ kierowniczy mięsisty, progresywny, z drugiej strony właśnie możemy doświadczyć tej zmiany siły wspomagania i podczas jazdy z dużymi prędkościami na autostradzie jest naprawdę miło i przyjemnie. W samochodzie bardzo wysoki poziom komfortu akustycznego, jazda z prędkościami, tak jak tu, 90 km na godzinę powoduje, że w ogóle nie słyszymy silnika. Słychać go tylko wtedy, kiedy dodamy gwałtownie gazu. No i dodajmy tego gazu teraz, bo mamy przed sobą kolejny zakręt. Bardzo dobrze to jedzie. Jedzie od samego dołu, 190 koni, ale układ biturbo powoduje, że maksymalny moment obrotowy jest dostępny już przy 1700 obrotów, a więc od samego dołu ten samochód ma moc, ma moment obrotowy, chce jechać i nie trzeba tutaj wkręcać go na obroty, nie trzeba mieszać biegami po to, żeby uzyskiwać niezłe czasy przyspieszeń.
Włączamy się w tej chwili do ruchu i można naprawdę precyzyjnie manewrować. Widzę, co się dzieje z przodu przed pojazdem, widzę dookoła zarośla, widzę tutaj jakiś słupek. Przełączamy teraz bieg do przodu i znowu widzę drogę z przodu. Naprawdę działa to wyjątkowo dobrze. Gdybym miał wybierać, no sercem jestem po stronie BMW, bo jest to moja ulubiona marka, natomiast Volvo V60 to bardzo groźny rywal i wcale nie dziwię się tym, którzy wybierają na przykład właśnie model V60 zamiast BMW 3. Bardzo dobrze wykonany samochód, bardzo odpowiada mi design wnętrza, samochód fantastycznie narysowany z zewnątrz. Samochód w końcu z dużym bagażnikiem, z dużym wnętrzem. Bagażnik jest nieco większy niż w trójce, bo tam mamy 500 litrów, tutaj jest tych litrów 530. Na pewno w V60 jest zdecydowanie więcej miejsca w środku. Natomiast cenowo te samochody prezentują już podobny poziom. Za ładnie wyposażony egzemplarz BMW bądź też Volvo V60 trzeba zapłacić podobne pieniądze. Oczywiście mogą być to różnice w zakresie 5-10 tysięcy, natomiast myślę, że przy takich kwotach one już na pewno nie będą o niczym decydować i wybieramy tutaj już sercem, wybieramy tym, co nam bardziej odpowiada. Podróżowanie Volvo jest bardzo wygodne, fantastyczne fotele, bardzo dobra widoczność we wszystkich kierunkach, duże lusterko wsteczne, bardzo duże lusterka zewnętrzne. Intuicyjność obsługi też na najwyższym poziomie, bardzo dobrze działający ten ekran dotykowy. Tak naprawdę do niczego tutaj nie muszę się przyzwyczajać. Wsiadam do Volvo i czuję się niemalże tak jak w BMW, czyli u siebie. Jeżeli jeździliście Państwo innymi modelami Volvo, to również odnajdziecie się tutaj tak jak w swoim samochodzie. Jeżeli jeździliście całkiem inną marką, to pewnie pewnego przyzwyczajenia będzie wymagała obsługa multimediów, rozmieszczenie tych poszczególnych przełączników funkcji, natomiast nie zajmie Wam to więcej niż kilkadziesiąt minut, powiedzmy, łącznie z ustawieniem tych wszystkich swoich ulubionych preferencji w samochodzie, tak żebyście z niego korzystali, żeby sprawiał on Wam jak najwięcej radości. Zawieszenie. Powiedziałbym, że Volvo, w przypadku przynajmniej tej wersji standardowej BMW i Volvo, to chyba to zawieszenie bardziej mi odpowiada właśnie w tym samochodzie. Z jednej strony bardzo precyzyjne w prowadzeniu, z drugiej strony bardzo komfortowe na nierównościach, ale też jednocześnie sprężyste. Tutaj naprawdę udało się osiągnąć idealny kompromis. Działanie skrzyni biegów bardzo podobne do tej w BMW. Tam mamy co prawda inną przekładnię, ale też hydrauliczną, tak jak w Volvo. Tam jest przekładnia ZF-a, ZF8 HP niemieckiego producenta, a tutaj popularny Aisin 8-biegowy i obie skrzynie biegów działają doskonale. No to, co w BMW bardziej mnie przekonuje, to jednak tylny napęd. Tutaj czuję, że jedziemy samochodem przednionapędowym, natomiast naprawdę udało się w tym modelu Volvo odizolować wpływ przednich kół, wpływ zawieszenia na układ kierowniczy. Natomiast w BMW mamy tylny napęd i tam czuję ten wpływ tego tylnego napędu, czuję, że ta przednia oś jest wolna od napędu, że ona tylko skręca, a więc to jest ta przewaga w BMW w przypadku Volvo. Natomiast V60 to jest mój ulubiony model tego szwedzkiego producenta, bardzo udane auto, albo powiedziałbym wybitnie udany model, jeden z lepiej zaprojektowanych samochodów, jakie możemy spotkać na rynku. Kolejny raz mam przyjemność zaprezentować Państwu ten samochód na naszym kanale i kolejny raz jestem zachwycony tym wybitnym, wybitnie udanym modelem od Volvo. Ostatni czysty diesel, czyli D4 z roku 2020. Później te silniki miały swoją kontynuację, to był w dalszym ciągu ten sam motor o oznaczeniu B4, B5, natomiast wyposażony w układ miękkiej hybrydy, coś co stosują dziś wszyscy producenci. Jeżeli już porównujemy dziś trochę ten samochód do BMW G21, tam też układ miękkiej hybrydy był zastosowany.
mieliśmy Volvo z miękką hybrydą i mam wrażenie, że Volvo ten system opracowało do perfekcji. Działa on znacznie lepiej niż w BMW G30 bądź G20. Ale my dziś testowaliśmy sobie ostatniego czystego diesla D4 ze zwykłym rozrusznikiem bez miękkiej hybrydy. Są też zwolennicy tego rodzaju napędów, ponieważ wielu z Państwa obawia się trwałości akumulatorów miękkiej hybrydy, obawia się skomplikowania całego systemu. Powiem szczerze, że nie ma czego się obawiać, działa to doskonale, natomiast póki są dostępne takie samochody, to można z nich korzystać. Nasz egzemplarz nie trafi do muzeum w Göteborgu, nie trafi do muzeum Volvo. Jeżeli ktoś z Państwa byłby nim zainteresowany, to może trafić właśnie w Państwa ręce. Zapraszam serdecznie na naszą stronę prawdziwesamochody.pl. Tam znajdziecie Państwo szereg zdjęć tego modelu i dokładny opis wyposażenia. W opisie filmu znajdziecie też link do naszej strony i link do oferty z tym samochodem. Zachęcam oczywiście też do zażartej dyskusji pod tym filmem. Napiszcie Państwo, co sądzicie o tym modelu Volvo i jak Wam się podoba ten piękny egzemplarz w kolorze arktycznej bieli. Ja jestem zachwycony konfiguracją kolorystyczną tego samochodu, tym wnętrzem, tą szkocką kratą na fotelach, choć wcale nie wiem, czy ona tak się nazywa. Jeżeli macie Państwo jakąś oryginalną nazwę, znacie oryginalną nazwę tej tapicerki Volvo, to napiszcie proszę w komentarzach, będę wdzięczny. Szukałem dziś, przygotowując się do tego nagrania, materiałów w internecie na temat tej tapicerki, ale niestety niczego nie znalazłem. Serdecznie dziękuję za uwagę, serdecznie dziękuję za subskrybowanie naszego kanału. Zachęcam do dalszego subskrybowania, tak żebyście Państwo nie przegapili kolejnych nowości samochodów. Całkiem sporo, a więc będziemy Państwu sukcesywnie pokazywać nasze 5 sztuk Volvo V60 właśnie w tej generacji, w różnych konfiguracjach kolorystycznych i z różnymi przebiegami, nawet z bardzo dużymi, bo tak jak wiecie, Volvo lubią olbrzymie przebiegi, a więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby pobić rekord Irva Gordona w dużym przebiegu Volvo, to mamy już takie samochody, które w 3 lata przejechały 220 tysięcy kilometrów, a więc wystarczy jeszcze 1 000 000 kilometrów i pobijecie rekord. Będzie też model V90. Taki samochód pokazywaliśmy na samym początku naszego kanału, jakieś 2 lata temu. Później tego samochodu nie mieliśmy w ofercie i w końcu jest samochód w bardzo ciekawym kolorze zewnętrznym i w bardzo fajnej konfiguracji w środku. Piękny kolor skóry. Zobaczycie zresztą Państwo sami. Będzie ten samochód wkrótce na naszym kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć! Co się dzieje? Nasz samochód jest... Ten samochód Volvo umożliwia właśnie nam takie